Jeżeli chodzi o przebieg samych prób, to mimo nie najlepszej pogody, a wręcz sztormowej, którą mieliśmy w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch dniach, próby wszystkie zostały przeprowadzone z wynikiem pomyślnym ku zadowoleniu naszym, no i najważniejsze armatora. Statek jest budowany w stoczni pod patronatem ZMS-u. To jest również jakaś konfrontacja.